pierwszej. Mamy w zasadzie Wielkanoc, sobotę, jutro jest Wielkanoc. Postanowiłam nagrać w końcu odcinek, ostatnio miałam troszkę przerwy, więc przy okazji chcę Wam życzyć jeszcze wesołych świąt wielkanocnych. Co prawda, widzicie to w niedzielę. Chciałabym kontynuować serię, bo dawno nie było takiego, można powiedzieć, chill vloga. I ten chill vlog charakteryzuje się u mnie na profilu tym, że po prostu mało do Was mówię, tylko nagrywam, jak wygląda mój dzień. Więc dzisiaj coś takiego sobie będziemy nagrywać. Mam w planach się pouczyć, szczególnie polskiego. Matura za 3 tygodnie, więc wypadałoby sobie powtarzać już powoli te lektury. Na pewno będę dzisiaj oglądać jeszcze serial, kończę Szkołę dla Elit, aczkolwiek ten ostatni sezon mi się za bardzo nie podoba. Już jest taki, widać, że to jest takie wszystko na siłę. Ja czegoś takiego bardzo nie lubię. Jest u mnie też moja ciocia z Niemiec, która przyjechała. W niedzielę jadę do rodziny na obiad, no. No i co jeszcze chciałam powiedzieć, może dzisiaj pójdę na jakiś spacer, chociaż na razie pogoda nie jest najładniejsza. Może się jakoś po południu rozpogodzi, to wtedy pójdę, bo widziałam, że ma być słoneczko. I na pewno jeszcze będę piekła dzisiaj jedno ciasto, a w zasadzie nie ciasto, tylko babkę cytrynową, którą uwielbiam na święta i pożeram ją po prostu tak. Więc pieczemy dwie, bo szybko zleci. I tyle w zasadzie. Zapraszam do oglądania. Ostatnio odkryłam taką fajną miejscówkę, w zasadzie obok Mąkołowca. Mało w ogóle osób tutaj chodzi. Widzę, że tutaj jest jakaś droga, ale nie wiem za bardzo dokąd prowadzi. Jest to jezioro, tutaj też jest drugie to jezioro. W ogóle przepiękna okolica. Nie wiedziałam, że coś takiego mam zaraz pod domem tak naprawdę, bo na rowerze jechałam 8 minut, więc bliziutko. Tutaj jak się jedzie, to jest taka niesamowita ciapa i było to zresztą, ja jestem cała ochlapana. Ostatnio jak tutaj też byłam, to też byłam cała z błota, no ale powiem Wam szczerze, że jak już się nastawiam na to, że mam właśnie gdzieś jechać na rowerze, biorę takie najgorsze, wiecie, ciuchy, często brudne, jakieś, patrzcie w ogóle na moje buty, jakie one są
niesamowicie brudne. Nie zastanawiam się, czy na przykład wjeżdżam z rozpędem na kałużę, bo czasami po prostu lubię, wiecie, się pochlapać, wrócić właśnie cała z błota. Takie momenty mi przypominają właśnie te chwile dziecka, które nie przejmowało się tym, że się pobrudziło, poplamiło, więc to jest mega spoko. Zdjęłam kurtkę i pizga. Pizga mnie coraz bardziej. Wzięłam ciasto, bo dzisiaj z moją siostrą piekłyśmy babkę cytrynową i wzięłam sobie właśnie kawałek. Jest przepyszna, wyszła bardzo, ale to bardzo wilgotna. W ogóle tam są jakieś dzieci, chłopcy sobie wyłowili ryby. I gościu wyciągnął tą wędkę. Ja jechałam, ten jeden go przysunął, ale ta wędka poleciała prosto na mnie. Prawie mnie kolej złapał na haczyk, więc... Jest 20, ja dalej ogarniam motywy, teraz piszę rozprawkę z przemijania i zrobiłam sobie dwie kanapki jajo jako ostatni posiłek i dalej cisnę z materiałem.